Cześć, z tej strony Lakota Joe i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Far Cry New Dawn. Dzisiaj będziemy musieli się cofnąć na drugi koniec mapy, czyli do Prosperity, gdzie zaczęliśmy, ponieważ tutaj Raj ma coś nam do zrobienia. Pewnie będziemy musieli, będziemy mieli pogadać z nim o tym, że spotkaliśmy Josepha Sida i czy Nowy Eden nam tutaj pomoże w walce z tymi kutafonami. Co jest? Zawsze była muzyka, jakieś tutaj jeszcze podpowiedzi. Myślałem, że się gra zacięła na moment. A mój kolega tutaj jest. Son of a bitch, you did it. Glad you're back, Captain. You got Joseph Seed on our side. No, myśmy mieli to zrobić, więc dziwota, że musieliśmy teraz do Rasha podejść i powiedzieć mu o tym. Pogadać z nim. But now the New Eden's attacking the Highwaymen. The twins are fighting a war on two fronts. Dokładnie. We need to take advantage of this. Done good work in Prosperity, but it's still not enough. We need more specialists. Tak, dzisiaj chciałem się właśnie zająć misją Nikaraja, to będzie kolejny specjalista. Więc dzisiaj zajmiemy się Nikiem Raja i być może tym drugim jeszcze tam jest na mapie. Nikki i Lou? While you're out doing that, I'm gonna do some recon. See if we can't get a foothold deeper in their territory. No właśnie, a propos przyczółków, coś teraz wam powiem. Spójrzcie na mapę. Dużo jest tutaj punktów takich, których nie udało mi się jeszcze odbić i chciałem je ponagrywać w odcinku, więc być może następny odcinek będzie ku temu właśnie poświęcony, że tutaj będziemy odbijali te wszystkie punkty, te wszystkie outposty i tak dalej. Nawet by się przydało, trochę mało mamy tutaj etanolu. Mickey and Low. Nie chodzi jednak tutaj o postać jakąś z tego, z listy. To jest nasza postać, więc tutaj będziemy musieli mieć, nie wiem, sprawdzić wszystkich specjalistów. No to wiadomo, ja tutaj dzisiaj, tak jak mówię, zajmiemy się teraz Nickiem Rajem, który jest dosyć daleko, więc najbliższy sposób, żeby się tutaj do niego dostać, to jest tutaj. I od razu tam właśnie polećmy. I zajmiemy się właśnie misją dla niego tutaj. Jeszcze tego, co mam na do powiedzenia tutaj. This is Nick Rai. I'm being held prisoner somewhere near the old water plant. I got a getaway vehicle stashed. I just need... Dang it. They're coming. Please, help me. Czyli trzeba będzie go odbić. Już wiemy. No to mamy tutaj łuk. Mamy tutaj noże do rzucania też. I ten cichy pistolet. Więc jeżeli trzeba będzie działać sneaky. Będziemy mogli. Teraz mam tutaj otworzyć apteczki. Dobra, ciśniemy tam. No jesteśmy już tutaj praktycznie wręcz na miejscu. Ale nie wygląda za bardzo, jakby miał jakieś problemy z tego, co widzę. Tak? Ciekawe, w jaki sposób oni uciekli na mój widok. Wiesz, Mickey i Lou to są te dwie bliźniaczki głupie. Zaraz mi się wspomniało, a ja się wielce zastanawiam, kto to był. I've been trapped here for months. See, the highwaymen dragged me out to this camp, and they had me working on stuff for the twins. Nick też się widzę, że postarzał. I got a getaway ride all ready to go. Dobra, nie gadaj, chłopie, tylko idziemy, dawaj. Jeśli tak dzisiaj grać coś chce, że mi nie wierzycie nawet. Taki zapał, że... A teraz sędzia z nami będzie... Ja tylko... Zobaczmy, jakie tutaj są jeszcze rzeczy tutaj. Coś zebrać. Tu jeszcze coś widzę. Dobra, no to idziemy, bo to... Już widziałem, jak ta misja będzie wyglądać na jakichś gameplayach innych. W zeszłym tygodniu, jak byłem chory. Gdzie jest sędzia? Uciekł. Niedostępny, czyli te misje wykonujemy sami. Jest to narzucone fabularnie widocznie. Zresztą dla tych gości, co grał, to też nie widziałem, żeby miał tego sędzie czy jakiegokolwiek innego tutaj gościa od broni przy sobie. O. Jednak dobrze słyszałem, że tam chyba jakiś zwierzę jest.
To jest chyba Puma. Come on, it's just up ahead. Puma. Nie, Rosomak. Ale słyszałem Pumę. Widać było, że coś uciekało, to chyba była ta Puma. No i teraz będziemy musieli walczyć i on teraz będzie rozproszony i nie będziemy szli ku celowi, tylko będziemy się pieprzyli tak długo tutaj ze wszystkim. Teraz jakiego pędu dostał. A no tak. Tak to wyglądało. Hydroplan będziemy mieli. No nie, znowu tak gdzieś ktoś strzela i nam tutaj przeszkadza. Skakuj, bo jadę bez ciebie, tutaj będziemy bardziej. Skakujesz. Gdzie on polas? Nie mogę jednak chyba bez niego odjechać. To tylko powiedziałem. No kurwa. Dawaj, bo kurde, zginiemy oboje za chwilę. Pierdolony cougar. Puma gotowa do skoku. To wiecie, kto tak się nazywał. Puma gotowa do skoku to był ten, to Kamsek. Dwóch strzałnisów. No help, a kto mnie helpnie? Czemu zaś to takimi seriami krótkimi strzela? Gdzieś mi się to musiało przełączyć. Gdzie jesteś, ty pojebie? No dalej nie strzela seriami, co jest kurwa? No i teraz będzie automat. Dzięki gościu, że mi pomagasz. Bardzo miło z twojej strony. To szkoda, że to jakieś inne pojeby przyleciały jeszcze w międzyczasie. Trzeba wytworzyć broń trzeciego poziomu, bo jak tak dalej pójdzie, to... Wyglądam to da. Nasz kolega tylko niepotrzebnie oberwał. Ale przynajmniej coś z tego mamy, jakieś 2 punkty talentu. A tamten chyba umarł, tamten drugi co był ranny. Dobra, trudno, mówi się. Chodź tutaj w końcu do tego hydroplanu i lecimy. Już to... Szkoda czasu. Jeżeli tam za Pumami biegasz. No, co znowu? Kłaś i chodź. Co musi? A, pojazd nie może zostać zniszczony, ale też o nich tu też pisało. No dobra, wbrew temu co ktoś może się tutaj spodziewać, to tę misję musimy wykonać w ten sposób. My tutaj nie będziemy lecieć, tylko będziemy po tej wodzie tutaj właśnie się przemieszczać, bo to jest hydroplan. Nie wzbijemy się tutaj nawet na moment w powietrze, nie wiem czemu właśnie. Możemy tylko tutaj z tych nart wodnych korzystać. Trochę postrzelamy. Trochę tutaj postrzelamy, bo tutaj Highwaymaning też wyskoczył w tym momencie. Mówiłem. Gdzieś tam byli. A, ci też byli. Ja myślałem, że to są cywile, ale jednak... Tak z daleka mi się wydawało, że to nie są ci, ale... Trudno już. Tutaj nam strzelają do dupy. Niewielkie uszkodzenia nam robią z tego strzelania, więc... Teraz jest niebezpieczny moment. No, też mi się tak wydaje, że to nie jest. Ale patrzcie, jadą za nami ciągle. Bo nie, to on strzelał tam do kogoś. Patrzcie, nie trafiłem w te deszki w ogóle. Jeżeli będą nas atakować notorycznie, no to się obrócę po prostu i odpierdolę. To łódź przed nami, to mogą być oni. I byli oni. I dalej są chyba. Kurwa, jeź. Już nie ma.
tam strzelają nie wiadomo gdzie, a chyba jeden na lądzie tylko. Ale i tak uszkodzili, no nieźle te hydroplany. No nieźle nam podzierawili hydroplan. Teraz jak tu będą. O kurwa! Co nam ściągnęło dużo życia teraz. Myślałem, że zdążę go wyminąć, ale przywaliłem prosto w niego, jak sobie widzieliście. Niestety trochę zostanie zniszczony ten pojazd. Jeszcze trochę nam paszka zostało, ale to będziemy mieli takie przygody jak dotąd, to ciężko to widzę. No i co strzelasz, debilu? Myślałem, że tam jeszcze jacyś stoją na brzegu. Czyli udało nam się wykonać tę misję. No i co, spotkanie z rodziną. Po latach. Ej, lepiej się obejrz, dobra? No i proszę. Hey baby. Co to się z nim stało? Wygląda na to, że on po prostu został porwany przez tych bandytów jakby. Skoro był tam niby przytrzymywany. Carmina przyszła jeszcze też. Hey kiddo. Thank you. Nie ma za co. De nada. Rajowie zjednoczeni, fajnie. Lot i kara zaliczony. Dobra, i mamy co za tym idzie kolejnego specjalistę. Teraz będzie ostatni specjalista, to zapewne będzie Sharky. I nim zajmiemy się może jeszcze w tym odcinku, ponieważ odcinek jeszcze jest młody, że tak powiem. Tylko ciężko będzie się do gościa dostać, coś mi się wydaje. Się posterunkami zajmiemy chociażby w następnym odcinku, nie wiem. Może nawet stąd się przelecę, chociaż nie, to byłaby głupota i strata czasu. Tu też są śmigła. No nic, to oczywiście musiały tutaj jak zwykle nasze poczynania jakoś skomentować. Bierzemy śmigło. To jest znowu cięcie, bo tylko chciałem wam pokazać, co na temat do powiedzenia w tej sprawie. Ciekaw tylko jestem, czy ten sędzia siądzie tutaj. Powinien chyba wsiąść. Czekamy na niego. No. Sędzia. Nie wiem, czy to wsiadł, czy nie wsiadł. Ale dobra, przelecę się tam. Już tutaj mamy... A, nie, to jest dopiero ten. To jest dopiero... To jakiś posterunek. Nas tutaj o moje woźnie wykryli. No, ale te posterunki wykonam później. Tutaj jest chyba drugi posterunek, mi się wydaje. Teraz skupmy się na Sharkim. Nam niewiele brakuje, tylko wyląduje no, gdzieś tak między tymi drzewami. Jesteśmy. Szczęśliwie wylądowaliśmy. I sędzia jednak z nami jest, tak. Coś czuję, że ten Sharky chyba będzie pilnowany gdzieś tutaj w tym miejscu. Responsible thing, and I took over a stronghold full of explosives. No, put that down, buddy. Put that
guy. Oh, that's very dangerous. Careful. I know you look cute with it, but it's dangerous. No dobra, kolejny Mondrala. Bardzo takie są mało rozgarnięte te postacie tutaj, tak są jak były w piątce, takie trochę zwariowane. Coś czuję, że tutaj będą przeciwnicy i trochę po cichu podziałam i bardzo dobrze, bo to lubię. Bo ostatnie misje takie były do dupy trochę. Trzeba jakieś rozpoznanie tutaj zrobić. Albo przynajmniej się jakoś zorientować w sytuacji, czy tutaj jest się przed czym skradać, nie? Że tylko mi się wydaje, że to tutaj jest. Ktoś pieprzyć zaczął. Nie, to nie jest człowiek. Dobra, tu jest bezpiecznie. Siema, gościu. Ciekawe, co za specjalista będzie. And the only spot where my little shit kicker likes to sleep when he's crazy. Kurde, mać. He's up there in the bro's nest now. We call him Blade. Yeah, but liczyłem na skradankę, ale dobra. We're raising him together. I tell you what, though. He's a real chip off the old block. Loves farts and the sound of gunfire. It's like swaddling to him. Well, technically, this shithole belongs to the highwaymen. But me and her, we've been holed up here while the kiddo's teething. It breaks my heart. I see that poor little dude cry. Anyways, fucking dipshit highwaymen, they've been trying to take this place back every night since, so we've held them off so far, but czyli będzie tutaj misja obrony tego miejsca, to mi się podoba najbardziej. Już tam widzę karabin stacjonarny. No to dawać. Little Blade's got me run off my feet and I just need 5 minutes to myself, maybe have a shit, shave my pits. You know, I'll supervise from up here. You gotta arm the traps, man, so look for the steam vents on the walkway. Co da kręcenie tym tutaj? Nic. Nic? Nie wiem, była możliwość kręcenia, to spróbowałem. Czy będą tutaj highway menu i będzie tutaj trochę strzelania? Świetnie. Się nie mogę doczekać. Trochę więcej rozrywki tutaj będzie. Takie naprawdę ciekawej. 2 na 5. Jeszcze 2. Tam 1. No bo jeżeli... Bo się wkurzę, jeżeli to będzie na tym wszystkim polegało. Bo to znowu wchodzimy i guziki przyciskamy. Bez sensu. Aha, to jest tam, gdzie kręciłem chyba. No, dokładnie tutaj. Więc to zrobiłem niepotrzebnie. Dobra, i teraz możemy walczyć. Oh, thank you, man. I really appreciate the help of me between the baby and those masked dill holes. I've been getting this. Hopefully these new traps will fend off those shitheads tonight. Never mind my problems, man. You help me out. I atakują tylko w nocy. Tylko w nocy atakują. Me and Herc's very own homemade party liquor. This is the good private reserve shit, man. Taki jeden gościu tutaj sam się bronił. Trochę to naiwne znowu, ale... Napij się z Sharkiem. No tak, najebiemy się. Doj, I should have warned you. Yeah, the party liquor's just ethanol for car. Fuj. Fuj, ale nas ujebał, nie? Pięknie. Dzięki, ja będę żygać przez ciebie, to ci wpierdolę za to. Gdzie już te miski widziałem? Nie było na czasami gdzieś jako element otoczenia w piątce? No to wstawaj, gościu. Hey, you okay? No, powiedzmy. Nie wpierdolę ci, bo nie żygałem. Jestem słowny i raczej słowa dotrzymam. Nie. I'm up here in the bro's nest with Blade on
bunch, but there are too many for me to handle. Chyba szkoda, że tych flar nie idzie zastrzelić. To potem, bo oni nie wiedzieli, gdzie mają biec, byśmy ich tak zdezorientowali. No i wiedziałem, żeby jakiś akompaniament do tego, że on coś tutaj włączy. I ja, już wiem, co to będzie. Tu nadchodzą. Jednak z dobrej strony stałem, bo tak przez chwilę nic się nie działo, czy tak zacząłem zastanawiać, czy to z dobrej strony stoję. No atakują ją, ale nie skutecznie. Na razie. No idioci. Biegają prosto na to i to wybucha pod nimi. Ja nie wiem, czy teraz dzisiaj nic nie stanie od tego. To widocznie jest na jednego tylko. I like it. Jak ja już to słyszałem, to już wiedziałem, że to mnie tak usłyszać. Trochę uszkodzili je nawet. A jednak dziecko to ma prawdziwe. Ja myślałem, że on zaś, wiecie, mówi o jakimś tutaj urządzeniu, tak przenosi, że to jest jego dziecko, ale nie, on prawdziwego dzieciaka tutaj mógł mieć. No to tamten żyje w końcu, czy nie? Jeszcze żyjesz. Już nie żyjesz. Dobra, tutaj żeśmy obronili, z tego co widzę. Teraz co? Dobra, teraz co? No, jak na Sylwestra. Ładny Sylwester. Kurwa, nie widzę ich za bardzo, po prostu mgłę tutaj. Czy miałem tego coraz poważniej uszkadzać tutaj? Powinienem dać im podejść bliżej. Ale teraz oni tutaj są. Zginął. Kurwa. Nie, jednak do nich trzeba napierdalać z tego. Bo oni to zaraz zniszczą, kurwa. Źle zrobiłem, że od tego odszedłem. Nic nie widzę. Dlatego od tego odszedłem, bo ja nic nie widzę po prostu tutaj. Ja zaraz oberwę tak, że już nie wstanę. No nie szkodzi, czy coś się dzieje. O tu on doszedł! Kurwa mać. Jak ja mam obronić tam te rury, jak tutaj oni mnie... A ty kurde co, stoisz i się patrzysz. Dobra, zdjąłem gnoja. Ale rura już niestety nie wytrzyma. Chyba to zapierdolę teraz. I nic nie widzę tutaj, na joty. Strzela na oślep totalnie. Dziwię się, że oni wielce potrafią, kurwa, trafić do tego, jak ja. Do tej rury, jak ja nie potrafię. Mam tę snajpę, tutaj nie mam tej snajpy. Dobra, zdjąłem gnoja. O nie, rozjebało ją. To jedną rurę nam rozwaliło, ale... Ale chyba... Nic nie obleje z tego powodu. Nie, no to wygląda, że nie, bo inaczej już byśmy zaczynali oddawać. Sorry, że tak wyszło.
goddamn natural. Ale po prostu ja gówno dosłownie widziałem przez tę mgłę, ja w ogóle nie miałem. Co mi tutaj łuk daje? Szkoła grana. A ty skąd tu się wziąłeś? Kurde, oni to zaraz wszystko rozwalą tutaj. Za daleko. Nic mi to nie zrobiło. Podobno leżącego się nie kopię, ale ja kopię. To są goście ponad mój poziom i nie za bardzo sobie z nimi radzę przez to. Kurwa, no ze wszystkich stron napierdalają do mnie. Nic nie widzę. Coś ty mi dał do wypicia, że ja... Przez to nic nie widzą. Ej, bo oni to zaraz zniszczą. Sędzia co robi? Nie! Kurde, za dużo ich jest. Cofam to co powiedział, nie jest fajna misja. No to... A ten sędzia, ja myślałem, że sędzia będzie odsłaniać tyły, ale nic nie robi. No jeszcze śmigła tutaj trzeba, naprawdę. No to sorry szefie, ale... Wszystko rozjebało tutaj. Słuchajcie, ja tę misję tutaj zacząłem jeszcze raz, bo po prostu szkoda mi było to, że nie udało mi się obronić ani jednej z nich. Kurwa mać. To jaki cudem ja na to wlazę, jak on przecież był przede mną na tym. Chciałem te strzały pozbierać, uda mi się, ja też mam. Teraz będą jechali z tej strony. W te auto trzeba napierdalać. Tylko, że to jest głupie w tej misji to, że jest tak odsłonięte tutaj. Tak na widoku są te rury, które mamy chronić. Załatw tego. Tutaj nawet jeden przed chwilą mi podbiegł. Tutaj już i zaczął to kopać, czy walił czymś. To z tyłu zaś atakują. Czyli trzeba być raz z jednej strony, raz z drugiej. Kurwa mać. Za dużo ich. To nie chyba atakują od tyłu. No jasne. Bo oni tutaj po tej Tyrolce zjeżdżają. Ten z tyłukiem kurwa stoi i nic nie robi. Nie mówcie mi, że śmigło leci do nas. Ja miałem nadzieję, że śmigło to jest moja domena. Że ja śmigłem w tej grze latam. No co ja za to poradzę, że jest atakowana? Trzeba po prostu najwyraźniej chodzić od jednej do drugiej. Dobra, i teraz nam się udało. Nie, oni go tak atakują codziennie w nocy. Ciekawe. No i dobra, wygląda na to, że mamy kolejnego specjalistę zwerbowanego. Tak, już mamy wszystkich pięciu, a więc... Zakręćmy tym i przenieśmy się z powrotem do Prosperity. Jebany nieźle. Ja to włączyłem z powrotem nagrywanie, żeby pokazać wam
żeby pokazać wam, co ta miała tutaj do powiedzenia znowu nam. Dobra. I zobaczymy, co Rush będzie nam miał do powiedzenia w tej chwili. Prosperity, brakujące ulepszenia. Czyli najpierw musimy tutaj ulepszyć. Mnie najbardziej interesowało, żeby ulepszyć tutaj garaż. Ale brakuje nam tego. Obóz treningowy. Wszystkiego nam w sumie brakuje. Ale gdzie jest Rush, bym się chciał dowiedzieć. Czy ma coś do powiedzenia? To jest kto? No, to jest Sharky. To już będzie misja, może w następnych odcinkach. Dziękuję każdemu, kto to obejrzał. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś to ogląda. Że nie gadam, są to się jak idiota. Aha, tutaj są jeszcze te wyprawy. No to może na wstępie odcinka się zajmiemy wszystkim. I wyprawami, i posterunkami, i misjami pobocznymi, i dalszą tutaj fabułą. Dziękuję każdemu za uwagę. Jeśli się podobało, to zostaw łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.